Czy pana zdaniem politycy zarabiają za dużo, posłowie? Z całą pewnością mają zbyt wysoką kwotę wolną od podatku i nie do końca pieniądze przyznane na biura poselskie nie do końca są dobrze. Powinno być bardziej szczegółowe, bardziej wnikliwe rozliczenie posła z kwot przysługujących na prowadzenie biur. Za niską jest kwota przysługująca obywatelowi. Według konstytucji wszyscy obywatele w Rzeczpospolitej są równi. Nie ma równych, teoretycznie oczywiście, nie ma równych i równiejszych. No niestety praktyka pokazuje, że w rzeczywistości różnie z tym bywa. Minister Morawiecki powiedział, że praca posłów jest bardzo ciężka. Czy pan się zgadza z tą tezą, że posłowie ciężko pracują? To jest oczywiście w kontekście tego oszustwa kwotą wolną od podatku, więc akurat ja jestem w nieznacznej sytuacji, bo ja uważam, że można otwarcie podnieść diety posłów, bo są najniższe na świecie chyba w Polsce, z otwartą przyłbicą to zrobić, podnieść pieniądze na biuro, a nie przez takie jakieś łamańce wolne kwoty od podatku, bo potem trzeba dorobić kłamliwe uzasadnienia, bo znam wiele zawodów, które są cięższe niż zawód posła. Niech się z tego tłumaczy pan Morawiecki. Powinno być w ten sposób, że jeżeli ktoś jest zawodowym posłem, to co ma obecnie jako dietę, powinno być po prostu włączone w jego uposażenie i od całości powinien być tak samo opodatkowany jak wszyscy Polacy. Myślę, że najwyższy czas uregulować te kwestie, bo kiedyś prawdopodobnie to funkcjonowało inaczej. Większość posłów była niezawodowymi posłami, w związku z tym otrzymywało tylko dietę, która była zwrotem ich utraconych zarobków w podstawowym miejscu pracy. Obecnie my spotykamy się dość często, na długo. Komisje są jeszcze również w tygodniach pozasejmowych. W związku z tym praktycznie nierealne jest dla większości posłów łączenie pracy zawodowej z pracą poselską. To powoduje, że ten system po prostu powinien być uporządkowany. I myślę, że rolą marszałka Sejmu jest uporządkowanie tego systemu. Gdyby to całość była w postaci pensji, to my bylibyśmy opodatkowani dokładnie na tych samych zasadach jak wszyscy Polacy. A tak to ta część, która jest pensją, jest opodatkowana tak jak u wszystkich, a to, co jest dietą, jest opodatkowane tak jak diety, na przykład wyjazdowe wszystkich Polaków, czyli nie jest opodatkowane. To należy uporządkować. Natomiast niezawodowi posłowie powinni otrzymywać diety, bo dla nich to rzeczywiście jest po prostu zwrot utraconych kosztów, zarobków. Instytucja diety to jest instytucja, która dotyczy nie tylko posłów i senatorów, ale również kilkudziesięciu tysięcy radnych w Polsce oraz na przykład członków rad nadzorczych różnych instytucji. Są to środki, które są przeznaczone na możliwość wykonywania przez te osoby powierzonych im zadań. W przypadku posłów i senatorów mandatu posła czy senatora, w przypadku radnych mandatu radnego, czy w przypadku na przykład członków rad nadzorczych jest to kwestia dotycząca możliwości wykonywania funkcji w Radzie Nadzorczej. I w związku z powyższym to wymaga po prostu przedyskutowania, na jakich zasadach na przykład pokrywać koszty wyjazdu osoby, które, czyli tego radnego członka, który korzysta z instytucji diety. Bo nie ma innej możliwości w przypadku radnych czy posłów i senatorów rozliczenia na przykład podróży służbowej. Sądzę, że ze względu na to, w jaki sposób działają posłowie, to znaczy to jest nie tylko Sejm, ale to jest kwestia także pracy w terenie, utrzymywania biur, to rozwiązanie dotyczące diety jest dobrym rozwiązaniem, które powinno być utrzymane. Zresztą w ogóle w polskiej administracji my nie płacimy urzędnikom, ani też posłom szczególnie wiele. Faktem jest, że na tle przeciętnego wynagrodzenia w Polsce to mogą być pieniądze spore, ale też jest to spora odpowiedzialność, jest to sporo zajęć i właściwie posłowie pracują wiele godzin na dobę, spotykają się ze swoimi wyborcami, mają różne zobowiązania regionalne, więc to wcale nie jest tak łatwa praca, jaka mogłaby się wydawać na pierwszy rzut oka, kiedy siedzimy po drugiej stronie telewizora i obserwujemy tylko posłów na mównicy. To jest także przygotowywanie się do uchwał, przygotowywanie się do ustaw, bardzo ciężka praca merytoryczna. Ja nie mam takiego poczucia, że posłowie są wynagradzani szczególnie dobrze. Nie mam też poczucia, że są wynagradzani szczególnie źle. Diety, nie tylko poselskie, ale także inne, które służą pracy w terenie, pracy w różnych sytuacjach, nie są opodatkowane i to jest inny rodzaj środków, które z uposażeniem nie mają nic wspólnego. Wbrew pozorom my dość dużo pracujemy. Ja muszę powiedzieć, że ja pracowałam poprzednio na uczelni i wydawało mi się wtedy, że intensywnie pracuję zarówno na uczelni, jak i naukowo. W tej chwili pracuję dużo, dużo ciężej. Także jeżeli się komuś wydaje, że wszyscy posłowie nic nie robią, to się myli. Kiedyś mi się zdarzało jednak mieć wolne weekendy. W tej chwili praktycznie, jak mi się udaje wygospodarować jeden dzień w tygodniu jako dzień wolny dla mnie, no to jest cud. Także to nie jest prawda, że posłowie nie pracują. Natomiast szczególnie, że takie wrażenie na przykład stwarza fakt, że nas nie ma na sali sejmowej.
sejmowej. Nas najczęściej nie ma na sali sejmowej, bo w tym trakcie tego mamy inne komisje, prawda? Czyli pracujemy w tym czasie w komisjach. Natomiast nie uważam, żeby praca posła była cięższa niż praca bardzo wielu Polaków. Bardzo wielu Polaków pracuje po 10 godzin dziennie, bardzo wielu Polaków pracuje tak, że musi daleko dojeżdżać, że często pracuje w różnych miejscach w Polsce, także wielu Polaków pracuje ciężko. Być może pan minister Morawiecki porównywał do swojej pracy w banku, gdzie jego praca była dużo lżejsza i dużo lepiej płatna niż obecna praca w rządzie. Widzicie państwo, że bardzo często to jest dłużej niż 24 godziny, bo wczoraj zakończyły się obrady między 3 a 4, a jeżeli przyjąć, że docieramy na 7, na przykład tak było ostatnio, to ja z domu wyjeżdżam o 6, więc można zapytać, a kiedy sen? Oczywiście też nie jest tak, że tak wyglądają codzienne sesje sejmowe, bo one są zorganizowane rzadziej, ale trzeba pamiętać, że w tym samym czasie, kiedy niektórzy zżymają się, że ławy są puste, pracują komisje. Czy praca posła jest ciężka? Zależy, jak to wykonuje mandat. Ja mogę mówić za siebie. Ja pracuję bardzo dużo. Zresztą proszę wejść na moją stronę www.jmjackowski.pl. Tam jest przedstawiona moja aktywność i każdy może sobie ocenić, czy dużo, czy mało pracuje. Jeżeli liczba posłów zawodowych, tu pewnie panią zaskoczę, to tylko 1/4 składu Izby. Może te proporcje się zmieniły delikatnie, ale tak było przynajmniej w poprzedniej kadencji. No to myślę, że to są złe proporcje.